Się uczyć, wychodzić naprzeciw sobie, by drugiego nie zgasić. Nauczą się pory mówienia i pory słuchania. Będą przy sobie, gdy trzeba będzie pocieszyć w smutku. Małżonkowie. W pewnym małżeństwie z wieloletnim stażem żona kiedyś nie wytrzymała i wybuchła na męża mówiąc: ty wcale mnie nie kochasz. On na to: jak to? Co ty mówisz? A kiedy mi ostatnio o tym powiedziałeś? A on mówi: no na weselu. Ale przecież jakby się coś zmieniło, to przecież dałbym ci znać. Wiem, to nie tak ma funkcjonować. Przy każdej okazji zapewniaj Darię, że ją kochasz. Gdyby ktoś był w stanie przemóc jednego z was, dwaj razem możecie mu się przeciwstawić. Od dzisiaj jesteście razem, a sznura potrójnego nie da się szybko przerwać. Wy stanowicie sznur nie tylko podwójny, ale wręcz potrójny, o którym właśnie wspomina tutaj Salomon w Księdze Kaznodziei. Dario, Beniaminie, od tej chwili jesteście małżeństwem. Shut up, 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 shut up